Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 8 w wersetach od 49 do 56? Gdy on jeszcze to mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi, mówiąc: Twoja córka umarła, nie truć nauczyciela. Jednak Jezus, gdy to usłyszał, odpowiedział mu: Nie bój się, jedynie wierz, a będzie uratowana. Gdy wszedł do domu, nie pozwolił wejść nikomu, tylko Piotrowi, Jakubowi, Janowi oraz ojcu i matce dziecka. Wszyscy płakali i żałowali jej. On powiedział: Nie płaczcie, nie umarła, ale śpi. Naśmiewali się z niego, wiedząc, że umarła. On wygnał wszystkich, ujął ją za rękę i zawołał: Dziewczynko, wstań! Duch jej powrócił i zaraz wstała. Rozkazał, aby jej dano jeść. Zdumieli się jej rodzice. On im nakazał, aby nikomu nie opowiadali o tym, co się stało. Doświadczenie, któremu został poddany przełożony synagogi, sięgnęło zenitu. Jego rozpaczliwe oczekiwanie nie zostało nagrodzone. Córka umarła. W tym momencie Pan Jezus zwraca się do ciężko doświadczonego ojca ze słowami: Nie bój się. Werset 50. Tylko On, Pan życia i śmierci, mógł wypowiedzieć takie słowa. Słowa Pana Jezusa mają dzisiaj tę samą cudowną moc co kiedyś. Wszyscy, którzy w swojej niewiedzy śmieją się z Pana Jezusa, którzy myślą, że wszystko wiedzą lepiej od Pana chwały, nigdy nie będą świadkami Jego mocy i błogosławionych czynów. Werset 51. Na Jego słowo duch dziewczynki powrócił do niej. Pan polecił też, aby podano jej posiłek. Chciejmy myśleć o wierzących, którzy od niedawna są na drodze wiary, którzy dopiero niedawno zostali pociągnięci do życia wiecznego z duchowej śmierci. Oni potrzebują duchowego pokarmu, odpowiedniego do ich wieku. Czy my, którzy jesteśmy starszymi w wierze, podajemy go innym? Pan to polecił. On przykazał także rodzicom, aby o tym zdarzeniu nikomu nie mówili. Kiedy ludzie nie chcą przyjąć Pana Jezusa i odrzucają Jego słowo, wtedy bezużyteczne staje się ogłaszanie Jego mocy.